Cześć, witam na kanale Gramatek. Ja jestem Matek. Dzisiaj kontynuujemy grę Stranded Deep. Jest to epizod drugi. Jak widzicie, możecie tutaj sobie zauważyć. W międzyczasie troszeczkę tutaj złowiłem sobie ekstra sardynek. Dołożyłem do ognia. Tutaj była pełna góra różnych właśnie palm. Zostało jeszcze troszeczkę liści palmowych na brzegu. Tutaj już część dołożyłem, żeby móc mieć wodę. Właśnie, sprawdźmy. Mogę się napić. Okej. Tutaj kilka pieńków zostawiłem na boku, bo one też mogą się nam przydać, na przykład do robienia desek. Można sobie to tutaj sprawdzić. Jak będziemy mieć plank station, czyli taką drewutnię, z której będziemy mogli pozyskiwać właśnie deski, to będzie można sobie zbudować różnego rodzaju skrzynki, półki do właśnie naszej tratwy. A tutaj dołożyłem trochę patyczków, parę agui, trochę listków nazbierałem, żeby mieć sznurki, jakiś yucca fruit mi się trafił. Jak tutaj wygląda naszym pożywieniem? Dobra, możemy sobie tutaj wziąć, rozbić tego kokosa, zjemy go sobie, cyk. Dobra, trochę pojedzone, no to możemy chyba iść na ławę. Zrobiłem sobie kilka włóczni i mamy też włócznie na ryby, ale na ryby już nam się nie przyda, więc zostawimy ją tu. Kilka włóczni, bo jak pójdziemy tam do właśnie wody, pływać w poszukiwaniu zaginionych skarbów z zatopionego statku, no to może się okazać, że no gdzieś tam w pobliżu pływa rekin. Jak się nam uda, to postaram się go upolować. Sprawdźmy, czy coś tutaj mamy. Nie, to jest tylko jakaś łódeczka. O, też tutaj gdzieś się zatopiła. Pływa sobie płaszczka. Taka płaszczka nam nic nie zrobi. Jest jeszcze taki mały rekin. Jego też nie można upolować. Boimy się tylko tych dużych rekinów. Okej, okay. Sprawdźmy, co tam na tym kutrze rybackim się znajduje. Może znajdziemy jakieś potrzebne nam rzeczy. Jest cały ten statek? Jest. No dobra. Tutaj na wierzchu nic nie widzę, żeby leżało. Na górze też nie. Okej, okay, sprawdźmy. Tu jest skrzynia. W skrzyni mamy jakiś kontener na paliwo, części elektroniczne i taśmy kręcą. Przyda nam się. Jest tutaj coś jeszcze do zebrania? Nie. Najważniejsze, że mamy jedną skrzynię, to już będzie gdzie składować nasze rzeczy. O, jest i druga. To też nam się przyda. Dalej. Jeszcze trzecia. O, jest latarnia, nie? Latarnia się nam bardzo przyda. W sumie lornetka też dobry fant. Przyda się nam, jak będziemy tam gdzieś wyruszać na dalsze wyprawy. Buoy balls. No, buoy balls nam się przyda, jak będziemy chcieli zbudować naszą tratwę. Podstawę do tratwy. Moglibyśmy sobie tutaj pozbierać się. Zmieścimy się? Zmieść. Dobra. Szybko. Zanim odpłyną. Pozbierać. Pyk, pyk. Dobra, mam je. W sumie już mam dosyć pełną kieszeń. Wrócę sobie tutaj do nas na, jakby to powiedzieć, bazę. Opróżnimy, co znaleźliśmy i zaraz zaczynamy dalsze nasze poszukiwania. Tak sobie tutaj rozmieszczę na razie. Tutaj zostawiłem siekierę, bo spadło jej, niestety spadła jej przydatność. Tak jak możecie zauważyć, na przykład nóż już ma tylko 28%, więc też tak to
Nie za dużo. Co my tutaj mamy? Kanisterek można zabrać. Rację żywnościową. Tu rzucimy kanisterek. Jednak nie tutaj. Co jeszcze moglibyśmy zabrać? To tu. W ten sposób mamy miejsce na buoy balls. Nie chcemy, żeby one nam tutaj gdzieś latały po bokach. A, i w ogóle jaka ciekawostka. W nocy, jak ścinałem te wszystkie właśnie palmy i ciąłem je na mniejsze kawałki, latały w ogóle nietoperze, nie? I tam na tym drzewie usiadł sobie nietoperz. Tak, z niechcenia w ogóle nawet nie widziałem. I znałem go tą siekierą i patrzcie, jaki sztywny. Jaki śmieszny, nie? Będzie go można oskurować później i wrzucić go na ruszt. Sprawdźmy, co tutaj. O! Dobra, smoke it, smoke it. To już się tutaj piekły. Pozostawimy na boku. Pieczone. O, to można będzie sobie może zjeść. I z powrotem pieczemy. Sprawdźmy, co tutaj z tego Batmana nam się uda uzyskać. Jeden stek. O, całkiem solidna porcja mięsa, gdybym tak powiedział. No dobra. Lecimy dalej w poszukiwaniach, zobaczymy. Ten statek już udało nam się spojrzeć, co tam jest. No w sumie trzy skrzynie to całkiem niezły drop. Sprawdźmy dalej. Coś tutaj jeszcze jest obok nas. Nie będę się zapuszczał za bardzo w głębiny, bo boję się, że mnie tutaj jakiś rekin przyatakuje, szczerze powiem. Mam tylko jeden bandaż. Szkoda, żeby mnie od razu na początku gry pogryzły i straciłbym ten bandaż. Jak na razie to nic tutaj nie widzę. Żadnych takich ciekawostek. Bo się pogoda psuje. Okej. No nic, przypomnimy sobie tak dookoła tej naszej wyspy. Jest ta rybka, ją by można było upolować, ale to może później. Na razie w sumie mamy co jeść, więc nie jesteśmy jacyś tacy zdesperowani, żeby się rzucać na takiego ala karpia oceanicznego. O, tutaj jest ten jeżozwierz, tam jeżowiec. No lepiej w niego nie nadeptywać, bo jak nas ukuje, to nie będzie dobrze. On ma taką truciznę w kolcach i tu następny. Kurde, ile tu jest, trzeba uważać. Ma truciznę, no wiadomo, no jak nas zatruje, to lepiej, żebyśmy mieli właśnie jakąś tam antidotum. Tu mamy jakąś skrzynię, sprawdźmy. Da się. Coś jeszcze jest? Nie widzę. W sumie powiem wam, że był tu jeden rekin. Z tego co pamiętam, jak zaczynaliśmy zaraz. Przypłynęliśmy. Oho. Jest. Wejdziemy tu na skałę, żeby nas tutaj nie chapnął pierwszy. I cyk. Polowanie czas zacząć. A właśnie tutaj. I on tu pływa. Gdzieś tu, kurde, żeś się schował, gościu, co? Chodź, chodź. Gdzieś tu się czai za rogiem, nie? Na bank się gdzieś czai. Ja wiem. Gdzieś chciał, kurde, przeatakować od tyłu, znienacka. Dobra, było. Trzeba się wydostać na trochę na powierzchnię. Odetchnąć świeżym powietrzem. I czekamy dalej. Gdzie jesteś, rekinku? No widzicie, spierdzielił, nie? No nie, no teraz to chyba go już nie będzie. Chociaż, dobra, jest melodika, to znaczy, że jest gdzieś w pobliżu.
Ta muzyczka zawsze zwiastuje kłopoty. Nie chcielibyście się znaleźć na środku takiego oceanu. Nawet w grze. Nie chciałbym, żeby zaszedł mnie, jak mówi, od tyłu. W ogóle to widzę, tam na dole jest jakaś skrzynia. Może uda mi się tam do niej popłynąć szybko. Oj, 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 żebym się, kurde, to gdzieś nie zaklinował. Co, widzimy gdzieś tego naszego rekina? Nie ma, gdzieś spierdzielił. A, tu jesteś. Ten się, kurde, zaklinował chyba. Ty masz buga, gościu. Dobra. Zrobiliśmy mięsnego jeża, nie? Tiger Shark. O, piśniemy go tutaj. A i od razu taka jedna zasada, zabieramy te wszystkie włócznie, jakie dostał. Dlatego, bo zaczniemy go skurować, no to już będzie po tym naszych włóczniach. O, smoke it, smoke it, smoke it, smoke it. To, że zostawiamy tu z boku. Tu już jest kuket. Zgasimy ogień. Nie ma sensu tutaj ognia wykorzystywać. Zjedzmy sobie to, już jak mamy w ręku. Przy okazji napijemy się trochę. Dobra, tyle to wystarczy. Dołożyć. Zawsze trzeba dokładać. Nigdy nie wiadomo, kiedy się nam przyda woda. Okej, jak na razie to wydaje mi się, że opłynęliśmy prawie całą tą wyspę. Tutaj coś wystaje z wody. Sprawdźmy. Może być. O, lepiej na to nie wchodzić, bo tutaj też nas zatruje. Tu jest, tu jest. No, niby coś tu jest. Dobra. Jedna skrzynia. Może być. Ten wąż też podobno truje, ale wolę się o tym nie przekonać. Okej. Okay. Paniemy tutaj tą rybkę. I od razu na brzeg. I surują tutaj na bok. Niech sobie leży. Okej, okay, tymczasem możemy zająć się tutaj naszymi skrzyniami. Ładnie stoją. Jest elegancko. Weźmiemy sobie teraz, zostawimy te nasze włócznie. Nie będą nam teraz potrzebne. Weźmiemy sobie, co tutaj jest. Weźmiemy sobie buoy balls. Bo potrzebujemy. Będzie nam potrzebny młotek, żeby zbudować podstawę naszej tratwy. A podstawa naszej tratwy wymaga jeszcze sznurka. O, dobra. No i co? I vehicles, i robimy. Buoy balls. Gdzie żeśmy stąd? Żeśmy przypłynęli stąd. Dobra, to z tej strony. Od razu walniemy nad wodą. Pyk. Dobra, teraz następnie. Trzeba będzie zrobić pokład. Ale mi tu nie spierdzielaj. To nie był za dobry pomysł. Okej. Okay. Wrzucimy go tutaj na brzeg. Niech leży tu. Będzie bezpieczniej. Raz, dwa, trzy, cztery. Pyk, pokład. Dobra, mamy już jedno przęsło. Teraz by się przydało stworzyć następne. 14 patyków. Dobra. Dobra, już jest. Proszę bardzo. Tu się zmieści, tu się zmieści, tam się nie zmieści. No nie no. Chyba mi tutaj jest taki właśnie kłopotliwe, że nie można tak bezpośrednio przyczepić. No bo jak gdzieś tutaj zahacza, coś zawadza, no to niestety, ale gra nam tego nie umożliwia. O, i teraz patrzcie, co jest. Przyklejam to w powietrzu, powiedzmy, i zaraz upadnie. No, widzieliście? No, ale tak, taki urok już tej gry. Dobra, mam już dwa połączone ze sobą.
Nie jest to zbytnio zadowalająco duże, szczerze powiem. No ale takie musi być. Takie jest to, takie musi być. Co my tu dalej mamy? Latarka. To nam się przyda. Ja to lubię sobie zawsze tak o, położyć nad moim namiocikiem. O, pyk, i tu będzie ładnie świeciło. O, dobra. Trzeci upuszczę. Jeszcze raz. O, podniesiemy. I tak tu, o. Wydało mi się, żeby to tak na stojąco było, ale powinno chyba działać. Jest elegancko. Sprawdźmy dalej. Tu nic, w sumie stąd możemy sznurę wziąć. Stąd nic niepotrzebne. Racja żywnościowa. Jest szmateczka i jest skórka. Skórka, dlaczego ja się cieszę, że jest skórka? Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, bierzemy młotek. Znaczy się siekierę. Siekiera została mi już tylko 1% siekierki. Ale zaraz ją ulepszymy. I tutaj na tym polega haczyk. Jak będziemy chcieli zrobić właśnie lepszą siekierę, to potrzebujemy mieć starą plus jeden taki stone tool, narzędzie takie kamienne, plus właśnie ta skórka. I dzięki temu mamy wzmocnioną siekierkę, która ma teraz 100%. Czyż nie rewelacja? Elegancko. Widzę, że tu już słońce zachodzi. Niestety chyba nie udało nam się zbudować wszystkiego, co mogłem. No ale trudno, no. Spróbuję zrobić coś więcej, no. Tutaj jeszcze jest tuja. Zaraz sobie to ogarnę. Okej. Nie ma co, nie będziemy tutaj zwlekać. Zaskoczymy się szybko. Zasejwować, przespać i kolejny dzień nas czeka. Witamy z powrotem. Już dzionek nastał. Mega długo to trwało. Może nie jakoś dużo, ale... Dobra, zbieramy sobie patyki. Budujemy kolejną część naszej tratwy. Patyków nam za bardzo nie starczy. Więc trzeba się wziąć za ciosanie. 4 razy takim wzmocnioną siekierką. I robota od razu idzie szybciej i żwawiej. Na razie spróbujemy. Stone tool. Tu się. Raft floor. To jest fajne. Raft floor. Elegancka. Okej, zrobiliśmy już sobie nasz żagiel. Można go opuścić. Proszę bardzo. Jeszcze tak po bokach, żeby to tam się nie gibało to za bardzo. No dobra. W kształcie krzyża zrobione. W kształcie w sumie plusa. Mamy żagiel, ale nie mamy tutaj steru. Żeby zbudować taki ster, no to potrzebny nam jest niezła szmatka. No. 2 patyki by się znalazły jeszcze. Chociaż chyba nawet to by się nie znalazło. O kurczę. Co my teraz zrobimy? Muszę by widzieć naszego smokera rozwalić. O! Ale nie odzyskaliśmy. Ale jaja. Odzyskałem tylko sznurek. Odzyskałem matkę, ale nie mam patyka. O kurde. Dobra, to może zrobimy tak.
Słońce zawsze idzie tak od tej strony. Może rozwalimy tylną ścianę. I co mi się tutaj odzyskało? Guzik. Prawie że nic. Ja pitole. O, to powiem wam, że nie fajnie, nie? Odzyskałem tylko jeden patyczek. Masakra ogólnie. No i co ja teraz zrobię? Wszystkie drzewa wycięte. No nic. Trzeba będzie się posiłkować kolejną rzeczą. Mianowicie chyba pozbędziemy się tych drzwi wejściowych. Dach zostawimy. Jednak trzeba mieć gdzie schować. Właśnie, mogę to zawsze robić od środka, żeby mnie tutaj słońce nie parzyło. Ale chociaż jeden patyczek oddaj. Chociaż ten jeden. I? Jest, jeden został. Ważne, że chociaż ten jeden. Ale jaja, już się zmartwiłem, nie? Dobra. No i tutaj jeden taki trik wam tutaj podam, bo możecie nie wiedzieć, jak będziecie grać w tą grę. Powiedzmy, jest tutaj, jak widzicie, tutaj jest żagiel, a tutaj jest ster. Żagiel będzie, jak tutaj stoimy, patrzymy, w lewą stronę będzie płynęła nasza tratwa, ale ster jest z przodu. Dlaczego? Bo z tyłu ciężko się steruje, a z przodu jest o wiele łatwiej sterować. No dobra. Tyle w temacie szybkiego tutoriala. Dobra, zbieramy żarcie. Nam się przyda. Będziemy obozować tam na drugim tym. Na drugiej wyspie. Jak na razie, póki co. Już miałem wodować. Się pogoda spierdzieliła, nie? Ale trudno, nie straszne nam takie sztormy, co nie? Którą mamy godzinę. Tyle byśmy zdążyli przed obiadem. Dobra. Odpalamy tutaj ster i płyniemy. Jak widzicie, tutaj wieje wiatr w plecy. Możemy sobie swobodnie na wprost płynąć. Jak widzicie, ogólnie powiem wam, że naprawdę ekstra jest grafika w tej grze. Bardzo mi się podoba tutaj motyw tej wody. To tak odbiegając na marginesie. I pamiętajcie, że jak ster jest w drugą stronę, to odwrotnie się steruje. Jak skręcam w prawo, na przykład, to będziemy płynąć w lewo i na odwrót, tak? Więc musimy być tutaj na to wyczuleni. Powiem wam, że ten sztorm trochę mnie niepokoi, nie? Bo taka jest, kurde, wielka fala. Szczerze wam powiem. No ale dobra. Już to wytrzymamy. Chyba nie macie choroby morskiej, nie? Mam nadzieję, że i mi się nie zrobi. Kurde, niedobrze. Szybko tylko gdzieś tutaj trzeba, o, gdzieś się ustawić. O, puścimy ster. Chowamy żagiel. No i niestety, ale nie mamy kotwicy, więc trzeba wyciągnąć na brzeg. Ale jest jeden problem. Jest krab. Dobra, niestety, ale z krabem idzie na tyle problem, że... No, że nie mamy, kurde, żadnej włóczni, żeby się z nim rozprawić. Mogą też tu być i dziki. Zbieramy sobie trochę fantów. Nie wiem, możemy tutaj też napotkać jakiegoś węża. Też nie byłoby to przyjemnym spotkaniem. Ja się tu wspinam. Dobra.
spróbujmy sobie zgarnąć trochę patyków. Już tutaj przyszykujemy sobie parę włóczni na bliskie spotkanie z krabem. Mr. Krabby, wam powiem. No w ogóle chyba są dwa te kraby, nie? Dobra. O kurde. Chyba tam widziałem dzika, nie? On tam gdzieś łaził. Nie chciałbym, żeby mnie już tutaj spostrzegł. Jak mnie przyatakuje, to będzie problem, nie? O! Nie, tam jest wąż. Jesteś skurkowańcą. Gdzieś tu siedzi. Tu jesteś. A niech to. Czekamy. Skurkowaniec. No i dupa. Przerąbany, nie? No końsiu, kurde, pierdykany. A my nie mamy antidotum, nie? O, niedobrze, niedobrze. Żeby mieć antidotum, potrzebujemy mieć... O, proszę. Antidotum. Pipi plant. A my nie mamy pipi plant. Dobra. Trudno. Gdzie się znajdziemy? Trzeba będzie poszukać. Powiem wam, że no... Dobrze nie jest. Spadamy stąd. Trzeba szybko zbudować szałas. Nie będziemy tutaj po ciemku polować na tego kurde dzika, nie? Jeszcze na dodatek nie mamy już miejsca w inwentarz, dobra. Jeśli się tam kogoś spotoczył, spoko. Trudno. Później po niego się zejdzie. Dobra, dawaj mi tutaj. Budujemy domek. Rise and shine. Wow. To szczerze powiedziawszy, to dobrze nie jest. Zatruci. Ja tu jest jakiś kokos. Dawaj mi go. Zatrułem się, kurde, opierdykanego węża, nie? Szybka przekąska. No, nie jest to jakoś mega przekąska. Zjedzmy sobie jedną rację żywnościową. Ona daje nam o wodę i jedzenie. Ale cały czas mamy status poison. Co mnie bardzo martwi, wam powiem. Dobra, to sobie odłożymy. To sobie odłożymy. I jeszcze bandaż. Patyki też. Okej. Okay. Polujemy na tego dzika. Żeby było znaleźć tutaj wejść na tą skałę. Zwykle to się dawało gdzieś wchodzić. Ale nie. Nie ma za bardzo jak. No trudno. Chodzi o to, że tam są po prostu jakieś jajka. Mnie nigdy tutaj nie widziałem żadnych jajek, ale spoko. Gdzie jest dzik? Na razie dzika nie widać. Tam jest. Dobra, tymczasem możemy tutaj zaatakować pana kraba. Hello, Mr. Krabby. O,
ten do nas lezie. A ciało. Mnie tu chcesz, kurde, ugryźć. O! Gin! O, ci kurące. Dwa paski życia. Dobra, lecimy następnego. O, gin! Dobra. Dobra, dzik siedzi tam. Szukajmy pipi plant. Guja plant. Jest pipi plant, super, udało się. Uratowani. Całe szczęście. Dobra, mamy sporo kamyków. Mamy tu nawet szmatkę ekstra. Co nam się przyda? Ciebie też weźmiemy. A guja to tak. No raz się przydaje, raz się nie przydaje. No jakoś teraz nie mam na nim za bardzo ciśnienia, szczególnie, że tam na tamtej wyspie mamy tego sporo. W sumie to już mamy pełną kieszeń, więc moglibyśmy się zająć naszym prosiaczkiem. O, prosiaczku, gdzie jesteś? Sporo kamieni tutaj jest. To fajna wyspa w ogóle. Nie wiem, czy w ogóle się nie przyniosę tutaj na tą wyspę. Oj. Myślałem, że gdzieś tu łazi. Jeszcze jeden, póki miejsce w kieszeni. Dobra, 4 to chyba wystarczy. Dobra, czas. Czas na polowanko. Jeep! Może chrum chrum, gdzie jesteś, świnko? Kurde, nie widzę go. Gdzieś się pierdgany chowa. O, tam jest. Spróbujmy go trafić. Ale patrzcie go, jaki sprytny. O, chyba w ogóle nawet nie mogę trafić w niego. Jeb go. Gdzie ty jesteś? Zaraz cię tutaj upolujemy. Stój w miejscu. O, nie mam już strzał. Gdzie ty, kurde, mi tu chcesz uciec? O, dobra, ostatnią dobitkę. Udało się. O, uważaj, to jest dzika świnia. Może nas, kurde, przeatakować. Pierdzielone. No ale co, nie mamy miejsca? Dobra. Trzeba będzie zanieść takiego, kurde, mięsnego jeża do naszego obozu. Dobra, ty sobie tutaj leż. Ja tu opróżnię kiermanę. Okazji. Nie uciekaj. Tutaj jedzonko na bok. Okej. Tu kamyczki. Na razie.
razie włócznie niech sobie leżą. Dałoby się nam zrobić pipi plant. Coconut flask. Dwa, trzy. Mieliśmy sznurek, dobra. Tworzymy flaska. Dziubniemy sobie łyka. Mamy antidotum. Już zdrowy. Ekstra, okej. To może się nam przydać. Więc schowamy to sobie tutaj. Uff. Całe szczęście, nie? Dobra, mamy tutaj w sumie to, co potrzebne już jest. Teraz by się przydało zrobić źródło wody. Co my tu potrzebujemy? Jedne palm fronds, czyli liście palmy. Ale kurde, gdzie te liście palmy nam zginą? Wow. Co tu się od Janie Pawła? Dobra, dawaj, chodź tutaj. Tu walniemy. To mamy kamyki 3, raz, dwa, trzy. Coconut flask. A, jeszcze sznurek. Okej. Kolejne zaliczone. O, skała nawet jest fajna, bo zobaczcie. Nie ma w cieniu słońca. Już za w ogóle odkrycie. Ale tak, no można się schować. To najważniejsze. Można się schować w cieniu. Prawie cały dzień już za nami. Nie, no jeszcze 12 nie ma. Okej. Jeszcze coś tam sobie robimy. Tutaj walniemy nasze dzidy. I co? I może sprawdźmy sobie, co tu się znajduje w tym statku. Może znajdziemy tu nam jakieś potrzebne rzeczy. No i jest młoteczek, nam się przyda. Tutaj racja żywnościowa. Latarka nie zostaje. Pod pokład nie da się zejść. Zeskakujemy. O, już się wystraszyłem, ale to tylko ten mały. W środku coś jest. Podpójmy. Nawet nie ma sensu próbować wejść do środka. Dobra. Lecimy dalej. Odkrywać. A i w ogóle chciałem powiedzieć, jak widać tutaj takie bąbelki. On pięknie ryki pływa. Jak widać takie bąbelki, to znaczy, że coś tam się ukrywa pod wodą. Na przykład taki statek, ale... Znaczy, to co po nim pozostało. Dobra, trzeba uważać na rekina. I tak rozglądam. Tak, i właśnie można sobie znaleźć kolejną skrzynkę. Skrzynki nam są potrzebne, bo jak widzicie, można tutaj coś w nich schować zawsze. Zabrać na pokład. Jak uzbieramy parę desek, stworzymy sobie taką półkę. No ty, rekin, weź spierdzielaj. Nie chcę się tutaj z tobą baraszkować. Uhu, no chyba już tutaj nas wyczuwa. Dobra, zabieramy w ciemno tą skrzynkę. Tutaj co jest? Nic nie ma. O, dużo tutaj nie było w sumie. Pod pokład nie da się zejść. Nie. Dobra. Patrzmy, gdzie ten pływa.
Dobra, jak jesteśmy tak na mieliźnie, to on nas raczej nie dorwie. Patrzmy dalej. No, na to nie chciałbym nadepnąć. Już jedną PPP plant zużyłem. U! Gdzie mi tu pływasz? Spierdzielaj, dziadu. Widzieliście go? Już się czają na mnie. O, trzeba naprawdę uważać. Ten to jeszcze jest Tiger Shark, ale jeszcze jest tak zwana ryba młot. I to też jest rekin. O, to tamten to już na pewno ci nie popuści. A to są groźne, kurde, bestie. Jeszcze kamienia to? To jest jakiś, kurde, śluz. Sprawdźmy tam, co jeszcze jest. Mam tu jakąś skrzynkę. Nie ma. No trudno. Sprawdźmy za bąbelkami. Uuu, tam widzę bąbelki, dobra. A tutaj widzę, coś fajnego jest. Jakiś ciekawy statek. Tymczasem weźmy sobie, sprawdźmy tu. Tu pewnie coś niedużego pływa. Pływa, kryje się. O, 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 właśnie, to. To chodziło, czy coś jeszcze jest? Kotwisz, dobra, kotwisza nie bierzemy. Ale spadamy z powrotem, bo nie chciałbym tu trafić na jakiegoś rekina. A jak widzicie, one, kurde, się czają. Czają się na każdym kroku, skubane. Tam jest nasza trawa, a więc chyba już prawie obeszliśmy całą tą wysepkę dookoła. Mamy tu jeszcze możliwość znalezienia czegoś fajnego. Dobra, złapmy powietrza. Patrzcie, kurde, co to za statek tam jest, nie? To jest jakiś konkret. O, jakiś kontener. Co tu jest? Metkownica. Metkownica się nam nie przyda. Mamy skrzynię. O. Chyba trochę tutaj już spędziło. Pracło pod wodą. Ale zaraz nam się tutaj powietrze kończy. Poddychajmy chwilę spokojnie. I idziemy pod wodę. O, melodyjka. Wiemy chyba, co nam zwiastuje. Że nadciąga nasz przyjaciel. Przyjaciel Żarłuś. Oglądaliście taką bajeczkę? Gdzie jest Nemo? Tam fajnie z tym Żarłusiem było. Rybki to przyjaciele, nie jedzenie. O, już się przestraszyłem, że to rekin, nie ma to. O. Głupia ryba. Tu jest, nad przepaścią siedzi, ewidentnie. Siedzi, no. Wisi. W sumie nie widzę tego rekina. Nie wiem, gdzie on jest, ale nie chciałbym się przekonać. O, ma takie dziwne uczucie, że gdzieś tutaj za mną. Siedzi. Ach, tam pływa. No to teraz mamy problem, nie? Bo właśnie tam musimy się dostać, a tu jego płetwa ewidentnie gdzieś wystaje. No nic. Będzie trzeba szybko koło niego gdzieś przepłynąć. Szybko, 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 szybko. Uciekaj, 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 uciekaj. Dobra. Chyba się udało. Uff. Uff, dobra. Chyba pora zrzucić balast. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Sprawdźmy, co się tutaj kryje w naszych skrzyniach. Jest skóra. Dobra.
Mamy tutaj deski jedne. Gdzie to były? Tutaj nie, dwie deski, to dobrze. Dwie deski, tu jest trzecia deska. Okej, okay, będzie można sobie tutaj zamontować półki na naszej tratwie. Więc może sobie to szybko tutaj ogarnę. Gdzie tu są jeszcze drewniane? Building. Gdzie tu jest szef? Nie farming. A, tutaj jest. I proszę. I cyk, i jest półeczka. I już można tutaj sobie coś przymocować. Na przykład trzy skrzyneczki. I cyk, i są. No, pogoda trochę nie dopisuje. No, ale trudno. Jeszcze sobie odłożymy kamiki na bok. Chyba będziemy musieli wrócić z powrotem na naszą wyspę pierwszą, tam wszystko rozmontować i przenieść to, co tam zostało, tutaj. Oczywiście zostawimy sobie nasze schronienie. Tutaj nasz wodopój. No nie wiem, czy brać, czy nie brać, kurczę, tego ogniska tam, stamtąd. No ale jak widzicie, no jest tutaj, wyspa jest o wiele większa, mam tutaj wiele więcej możliwości, no i drzew jest pełno. Tu można budować tratwę, tu można robić wszystko. Więc wydaje mi się, że tak, to będzie rozsądne, żeby sobie tutaj po prostu zostać. Ja postaram się tutaj to wszystko przenieść, trochę tutaj poogarniać i co, i będziemy się brali za kolejne tutaj nasze przygody. Dzięki wam bardzo za oglądanie, jakby się wam coś podobało albo przeszkadzało, dajcie mi znać w komentarzach na dole. Tymczasem nie zapomnijcie o subskrypcjach i łapka w górę. To do następnego razu. Na razie, cześć.